W 2021 roku politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili o wielkich planach w Centralnym Ośrodku Sportu na Jamrozowej Polanie w Dusznikach Zdroju. Zapowiadano wtedy budowę pierwszego w Polsce toru bobslejowego, krytej pływalni o wymiarach olimpijskich, tunelu śnieżnego, hali lodowej i unowocześnionego toru wrotkarskiego. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej ministra sportu Sławomira Nitrasa zapytaliśmy o planowane inwestycje i o obiekty, jakie Skarb Państwa zakupił od gminy za 43 miliony złotych. To ja mam taką prośbę, żeby o inwestycje, które obiecywał pan premier Morawiecki lub jakiś inny minister lub premier z poprzedniego rządu, żeby pan pytał ich. Bo ja żadnych dokumentów w Ministerstwie Sportu, świadczących o tym, że tutaj ktoś przeznaczył pieniądze na budowę toru bobslejowego, nie zastałem. Nie było takiej decyzji. Nie było takich pieniędzy. Ja nawet nie wiem, ile ten tor bobslejowy miałby kosztować. Nie wiem, nigdy nie budowałem toru bobslejowego. W związku z tym po prostu nie wiem, a nie ma żadnego projektu, nie ma żadnej wyceny, więc proszę mnie o to nie pytać. Ja panu mogę powiedzieć, co zastałem. Zastałem ten hotel, który kiedy COS go kupił, miał łóżka, miał kuchnię, miał umywalki, miał prysznice, a dzisiaj ja mogę was tam zaprosić. Wszystko jest powyrywane. Tam nie ma nic. Są puste ściany. Ktoś to zdewastował. Nie wiem, czy zrobił to pan Morawiecki, kiedy przebywał tu, przygotowując się do budowy toru bobslejowego, czy rozkradli jacyś mniejsi złodzieje, ale ktoś to po prostu zdewastował. Fakty są takie. COS kupił hotel, a po 3 latach jest to zdewastowany hotel. Proszę sobie to zobaczyć. Każdy z państwa może tam wejść. Jak wyglądają obiekty, które ten hotel, który kupiono od gminy, to jest niegospodarność. Centralne Biuro Antykorupcyjne jest tam dlatego, że jest zawiadomienie, że doszło do nadużyć. To znaczy, że ktoś chciał na tym zarobić i kupił nikomu niepotrzebny, przynajmniej nikt nie miał na niego pomysłu, obiekt, to dajmy go COS-owi, niech COS z tym zrobi. Problem polega na tym, że nikt nie zabezpieczył w budżecie COS-u jakichkolwiek pieniędzy na realizację inwestycji tam. A ja dzisiaj, ja mam COS-y. Ja muszę finansować inwestycje w tych COS-ach. Ja muszę znaleźć skądś pieniądze, żeby kolejny COS doprowadzić do używalności, oddać go sportowcom i jeszcze potem go utrzymać. PiS wydał 100 milionów złotych i przekazał mi coś cieknące przez palce, a sposób, w jaki to kupił, budzi poważne wątpliwości, bo naprawdę, jak działacz w związku, który korzysta z tego, sprzedaje, związek mówi, że tak, to jest bardzo dobry projekt, a na końcu po 3 latach tu jest ruina, to nie jest sprawa transparentna. Właśnie to jest, a później ci prezesi, nie mówię, że konkretnie ci, ale potem tego typu prezesi jadą sobie na igrzyska w charakterze obserwujących igrzyska kosztem lekarzy. To tak wygląda. Ja muszę z tym coś zrobić. Będziemy inwestować, chciałbym zainwestować w poszerzenie, rozmawialiśmy tu dzisiaj, w poszerzenie tej trasy rolkowej, narciarskiej, bo to jest infrastruktura sportowa, która rzeczywiście temu obiektowi jest potrzebna i oczywistym jest, że potrzebne jest zaplecze, potrzebny jest hotel, jeżeli ta trasa ma być COS-em. Ale szczerze mówiąc, to co jest na dole, jakiej dyscyplinie sportu miałoby to służyć? Tam doprowadzono do sytuacji takiej, ja takiej rzeczy nie widziałem nigdy. Tam jest szkoła. Takich szkół w Polsce są tysiące. Ta szkoła ma szkołę i ma salę gimnastyczną. I ktoś wpadł na pomysł, że sprzeda salę gimnastyczną do COS-u i postawi płot, oddzieli tą salę od szkoły. No pytajcie tych ludzi, dlaczego taką decyzję podjęto. Jeśli pan mnie pyta, czy z punktu widzenia sportu wyczynowego, a temu służą centralne ośrodki sportu, taka hala jest mi potrzebna? Nie. Nie, ja nie wiem, kto miałby z niej korzystać. Ja tam byłem dzisiaj. Z tej hali korzystają lokalni mieszkańcy. Grają tam w piłkę, korzystają z siłowni, a to jest zadanie gminy. To nie jest zadanie centralnego ośrodka sportu. Ja nie wiem, jaka była rola w tej sprawie gminy. Ja czekam na kontrolę administracji skarbowej, czekam na to ustalenia centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wiem, że burmistrz, ten kolega pana Dworczyka, to jest chyba już karany człowiek, prawda? Więc no, tą sprawę po prostu trzeba wyjaśnić. A ja nie jestem od tego, żeby zastępować w tej kwestii Centralne Biuro Antykorupcyjne. Pytajcie pana Dworczyka, dlaczego doprowadził do
nadużyć na 100 milionów złotych. No jeżeli nie są zainteresowani tymi obiektami, to ja powtórzę to, co mówiłem przed wyborami jeszcze, że my jesteśmy tymi obiektami żywo zainteresowani. W poszczególnej kolejności, ale to są obiekty, które są przede wszystkim potrzebne społeczności dusznickiej i będę robił wszystko, żeby je odzyskać. Społeczności dusznickiej i sportowcom, oni muszą w tej chwili płacić, no trochę to było nie po kolei, można powiedzieć, językiem kolokwialnym. Znaczy, wszystko kosztuje i nas utrzymanie tych obiektów też będzie kosztowało, natomiast kluby sportowe, które działają w Dusznikach, kluby z większości amatorskie, nie mogą być tak rozliczane jak na zasadach komercyjnych, jak są rozliczane kluby sportowe dofinansowane gdzieś z zewnątrz, a poza tym jest duża część też młodzieży, dorosłych, dzieci, które nie są zrzeszone w klubach sportowych, dlatego że Duszniki generalnie są bardzo usportowionym miastem i dużo osób z tych obiektów korzysta. Odniósł się też do inwestycji tutaj w Centralnym Ośrodku Sportu. No, nie widział projektów ani środków zabezpieczonych na przykład na tor bobslejowy, czy olimpijską krytą pływalnię, czy halę lodową, ale zwrócił uwagę na to, że w pierwszej kolejności trzeba odbudować hotel, trzeba doprowadzić wodę i skupić się na trasach, które już są dostępne. Paradoksalnie problemy, które są tutaj w COS-ie, są bardzo podobne do problemów, które mamy w mieście. My musimy się przede wszystkim skupić na takich podstawowych rzeczach, na zabezpieczeniu właśnie czystej wody, odbioru ścieków, na gładkich, dobrych ulicach. To są też problemy aktualnie w COS-ie. Oni rzeczywiście nie mają tej wody. Miasto ze swojej strony robi wszystko, żeby ułatwić ten proces, żeby jednak wodę doprowadzić do COS-u z innej strony niż obecnie jest, ponieważ to są kwestie też problematyczne, jeżeli chodzi o sąsiadów. Jesteśmy w stałej współpracy z COS-em, użyczamy swoich nieruchomości. Mamy nadzieję, że ta woda do COS-u wreszcie trafi. A jeżeli pan minister nie widzi tutaj, nie widzi planów, czy nie widzi tych pieniędzy zabezpieczonych na te przyszłe rzekome inwestycje w COS-ie, to mi jest bardzo przykro, ale tym bardziej my ich nie widzimy, no bo jeżeli nie widzi tego gospodarz, to ja tego nie widzę. Sławomir Nitras zapowiedział wsparcie finansowe dla klubów sportowych, które ma do nich trafić we wrześniu. Jedno jest pewne, wielkich inwestycji w Dusznikach nie będzie, ale nie ma planu, by likwidować Centralny Ośrodek Sportu. O losach tego obiektu będziemy Państwa informować.